Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Na Szlaku. Dzisiaj wybierzemy się na szlak źródła Marii. Słuchajcie, szlak jest dosyć krótki, bo ma tylko 10 km i ciągnie się od Gdańska Osowy do Gdyni Karwiny. Ja od Karwin mam już bardzo blisko do domu, także postanowiłem, że teraz ten weekend sobie wyskoczę. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze dwie sprawy, zanim wyruszymy na szlak. Pierwsza jest taka, że ja serdecznie was zapraszam na mojego bloga. Link macie w opisie filmu, www.harvipisze.wordpress.com. Jest już tam kilka artykułów i znajdą się tam rzeczy, które nie będą wrzucane na kanał YouTube. Druga sprawa jest, słuchajcie, moi drodzy, taka, że pewnie zauważyliście, że jest nowa smycz. I my tą smycz będziemy dzisiaj też testować, także to jest druga sprawa, jeśli chodzi o ten odcinek i to, co chciałem powiedzieć, zanim ruszymy. Moi drodzy, ja mam jeszcze gorącą prośbę. Widzę, że jest bardzo dużo widzów, którzy nie subskrybują kanału, a oglądają filmy. Kochani, mam prośbę, wciśnijcie ten czerwony przycisk subskrybuj tam na dole filmu i zdobądźmy te 150 subskrypcji do końca roku, co? Dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam, bo już trochę czasu minęło od ostatniego nagrywania i powiem wam, że dopornie mi to idzie, bo to wejście chyba nagrywam trzeci raz. Nazwa ulicy faktycznie nie kłamała. Jest tu jezioro. Szkoda, że jest jesień, wiecie, że jest strasznie zimno. Jest tam 9 stopni dzisiaj. Bo chętnie bym sobie popływał. A w przyszłym roku na pewno będziemy robić większe wyprawy. Myślę też, żeby nie wyjechać sobie na Mazury. W przyszłym roku już korzystając z Astra House'u. Z poczciwego nano kamperka. I tam na przykład sobie też popływać kajakiem, nie wiem jak Harvey to zniesie, pływanie kajakiem. Dobra, odezwę się jak będą ciekawsze widoki. Dziwo dziwne, że Harvey się nie rzucał na konie. Nie wiem, być może to, że jest w nowym miejscu, jest kupę nowych zapachów, nie pozwala mu przypomnieć sobie, że ma na pieńku z końmi. Słuchajcie, no na trasie szlaku źródła Marii mamy punkt widokowy, który nazywa się Góra Studencka, więc zboczymy trochę ze szlaku, szlak nam kazał skręcić w tamtą stronę, no ale mamy na niecałe 200 metrów do tego punktu, może będą jakieś fajne widoki. No, słuchajcie, dopiero teraz wszedłem w ogóle do lasu, no mam z 1/3 spokojnie zrobioną odległości. Słuchacie audiobooków? Może możecie mi coś polecić? Powiem wam, że jak na 180 metrów nad poziomem morza w dużym mieście, no to jest taki dosyć ładny widok tam na to jezioro, przyznam wam szczerze. No ale niestety, słuchajcie, sam znacznik góry znajduje się poza, a ja już nagrywam niestety z czyjegoś pola uprawnego.
moimi stopami widać podkłady kolejowe. Jak inaczej przejść przez ten szlak? Coś jest nie tak, to coś jest chyba, to jest nie ten. Dobrze, słuchajcie, my wracamy. Ja już mniej więcej poznaję powoli te rewiry. Jesteśmy już tak naprawdę niedaleko końca. A ja mi się napił strasznie kawki w lesie, także zaraz sobie znajdziemy jakieś miejsce. Wziąłem ze sobą kuchenkę z 33 km. Także rozpalimy pod nią mały ogień i zagotujemy sobie wodę na jakąś kawkę. Słuchajcie, jeśli chodzi o smycz, to po 8 km, słuchajcie, muszę powiedzieć, że to wyszło naprawdę bardzo dobrze. Wyszło to naprawdę bardzo dobrze, bardzo zacnie. Oczywiście można się byłoby tu przyczepić do niektórych ścieków, nici, no ale nie o tym teraz. Słuchajcie, pierwszą zmianą, którą na pewno zrobię, to jest końcówka, za którą się trzyma. Ją dosłownie troszeczkę trzeba będzie zmodyfikować. To drugie ucho, tak zwane ucho krótkie. No będę je przenosił troszeczkę bliżej w stronę siebie, czyli tak naprawdę tutaj, o, w tym miejscu, dlatego że nagrywając i jednocześnie prowadząc psa, bardzo ciężko jest go uchwycić, kiedy tam powiedzmy coś się dzieje i chcemy mieć tego psa bliżej. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, ja mam kawkę dopitą, także my się zawijamy dalej, tym bardziej, że już jest po godzinie 15, no a o godzinie 16 już będzie... No już będzie po prostu ciemno, my jesteśmy w lesie, mamy jeszcze 2 km do przejścia, więc przejdźmy to tak, żebyśmy już mogli bezpiecznie wrócić do domu.
tutaj za mną widzicie, że kończy się nam nasza podróż do źródła. Ze źródełka, słuchajcie, wypływa woda. Jest to punkt do czerpania wody, także można się jej napić. Ja oczywiście to zrobię. Dobra. Smakuje tak samo jak wtedy. Babcia mi mówiła, że to źródło i ta woda, która z niego wypływa, ma magiczne zdolności. Ja wtedy byłem małym szkrabem, ale fajnie jest powierzyć dalej tak naprawdę w to, co jest. Moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrypcji tam na dole. Bardzo was o to proszę, słuchajcie, dobijmy te 150 subskrypcji do końca tego roku. A jak się uda, to i przekroczmy tą barierę. Naprawdę niewiele zostało nam, żebyśmy to przekroczyli. Na koniec, słuchajcie, ja jak zwykle zachęcam do pozostawienia komentarzy. Komentujcie, słuchajcie, moi drodzy, smycz. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebym zrobił konkurs, gdzie do wygrania będzie taka smycz właśnie mojej produkcji. Wiecie, jaka jest sytuacja na świecie, wiecie, że ciężko się podróżuje. Nie chcę cały czas teraz nagrywać tych lasów i tak dalej. Robi się chłodno i robi się przede wszystkim, słuchajcie, bardzo szybko ciemno. Już jest chwilę po 16. No ja się już muszę doświetlać. Muszę się doświetlać i jeszcze jako tako widzę, co się przede mną dzieje. Więc tak. Dobra, moi drodzy, co? Trzymajcie się, do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć! Thank you.